Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Neon Czerwony lub Neon Axelroda. Parachirodon Axelrody. Neony czerwone pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują do życia górnego i środkowego Rio Negro, jej głównego dopływu Rio Branco oraz do życia Orinoco. Zamieszkują czarne wody o powolnym nurcie. Siedlisko to zwykle zawiera wolno lub średnio płynące wodę z gęstą, często przywieszoną roślinnością przybrzeżną i piaszystym dnem pokrytym zwalonymi gałęziami, korzeniami drzew i ściółką. Woda z reguły jest kwaśna, z niewielką twardością węglanową, a zabarwienie jest brązowawe z powodu obecności substancji hamujących, uwalniających podczas rozkładu materii organicznej. Neony czerwone to słodkowodne ryki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8-10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów, więc akwarium powinien być od 60 litrów. Po raz pierwszy gatunek opisał Schultz w 1956 roku. Samice osiągają do 5 cm, a samce od 3,5 do 4 cm. Płodność osiągają w wieku od 7 do 10 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Neony czerwone mają niskie, wydłużone i lekko spłaszczone po bokach ciało z olewkowym grzbietem i z dwoma paskami. Górny niebieski pasek, który posiada specjalną pigmentację o wysokim współczynniku odbicia, rozciąga się od głowy do pleców tłuszczowych, a czerwony pokrywa dolną część ciała od głowy do ogona. Samice są nieznacznie większe od samców i mają lekko zaokrąglony brzuch. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Optymalne parametry wody to temperatura 23-26, pH od 6 do 7, GH do 5. W akwarium powinna być filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, która poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Neony czerwone idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiriskami, neonami Inessa, czarnymi i błękitnymi, tetrami oraz borami. Neony czerwone to wszystkożerne rybki. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, rozwielitką, wodzieniem, oślikiem i artyką. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być słabe. Temperatura trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 5-3, GH od 1 do 2. Wodę przygotujemy w proporcjach 4 do 1. 4 razy po filtrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Dodajemy napar szyszek orchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 2-3 samca na 1 samiczkę. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki. Rodziców przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarle zwykle odbywa się wieczorem następnego dnia. Podczas tarla jedna samica składa do 400 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ i ikra, i na rybek wrażliwe na światło.
Wylek następuje po 36 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 5, na 6 dzień. Na rybek bardzo drobny. Do akwarium z narybkiem trzeba włożyć ukrycia ceramiczne lub plastikowe, w których na rybek chowa się od światła. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie bardzo szybko, ale przez pierwsze tygodnie cały czas chowa się wśród liści roślin. W wieku od 3 tygodni pojawiają się dwa podłużne paski charakterystyczne dla dorosłych. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.